Rzepin, stacja ELOGIS, pierwsza dostawa bioLNG za nami. Skąd przyjechał biometan do Polski? Biometan przyjechał z Rotterdamu. Kto będzie go użytkował? Użytkować go będą klienci ELOGIS i samochody ELOGIS przede wszystkim. To chyba nie przypadek, że firma Duon dostarcza biometan no. na polskie stacje. Ta ta dostawa nie jest przypadkiem absolutnie, ponieważ Grupa Duon jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała certyfikat ISTC, który pozwolił nam na zrealizowanie tego typu dostawy. Czy takich dostaw będzie więcej? Miejmy nadzieję, że tak. Czyli Rzepin nie jest, albo inaczej, jest pierwszym miastem, ale nie ostatnim? Liczymy na to. Na pewno stacja Elogis jest i cała firma Elogis jest prekursorem w tym temacie, jeżeli chodzi o branżę transportową i dekarbonizację transportu i my cieszymy się, że możemy w tym pomagać. Historyczny moment? Na pewno w skali kraju.